starcie popatrzeć na kolegę. Dwa dni, weekend udany, wygraliśmy dwa mecze, więc myślę, że powinniśmy być zadowoleni, aczkolwiek tor się różnił bardzo, ale to nie ze względu na to, czy ktoś źle przygotował, tylko po prostu na to, co mieliśmy z pogodą. Więc to też napawa optymizmem, że mieliśmy dwa różne tory, a daliśmy radę sobie na obu i no i wydaje mi się, że osiągnęliśmy dobry wynik. Pierwszy mecz wyszedł nadspodziewanie dobrze. Wszyscy nastawieni byliśmy oczywiście, żeby powtórzyć wynik. Przestrzegałem, może nie przestrzegałem, ale mówiłem zawodnikom, że trzeba utrzymać koncentrację, bo każdy mecz jest inny i każdy mecz może się różnie potoczyć. Fajne jest to, że się właśnie jakoś tak uzupełniamy, że gdzieś tam przy słabszej jeździe jednego zawodnika, drugi zaczyna ciągnąć ten wynik. I te, brzydko mówiąc, dziury jakoś się tam łata, aż do momentu, gdzie już wszyscy zaczynają jechać i wtedy jest fajnie kolorowo. Tak, dużo się działo, jeszcze dalej uczę się tego toru, dalej trzeba przyzwyczaić mi do motorów po zimie i tak dalej. Jestem typem zawodnika, który lubi trochę pojeździć i żeby po prostu wyczuć ten sprzęt, kiedy w odpowiednim czasie, w trakcie meczu zrobić właściwą korektę. Jak na razie to mam takie wpadki typowo swoje, że z ustawieniami trochę poszedłem nie w tą stronę. Wydawało się, że na początku byłem szybki, nie? Potem się ta moc się straciła i zacząłem coś szukać szczęścia, a niepotrzebnie wróciłem na właściwe tory. Atmosfera jest super, szczególnie po tych dwóch wygranych pojedynkach, więc fajnie, cieszymy się, bo kurczę, każdy z nas, jesteśmy w miarę w podobnym wieku wszyscy, więc jest super. Generalnie muszę powiedzieć, że z przeszłości też się znamy wszyscy, więc spotykaliśmy się na różnych torach i to jest fajne, jesteśmy w miarę, mówię, rówieśnikami, tak jak już wspomniałem, jest naprawdę fajnie, spoko, atmosfera jest okej. Okay. No na pewno, tego uśmiechu trzeba i spokoju przede wszystkim. U mnie w głowie musi być spokój, bo przez tyle lat wiem po sobie, że muszę mieć spokój w głowie, żeby ten wynik był dobry, ale na pewno stać nas na dużo. Teraz skupiamy się na najbliższym meczu, nie ma co dalej myśleć, na co nas stać finalnie w tej lidze, więc musimy koncentrować się na najbliższym meczu i to jest najważniejsze. A na pewno drużyna jest wyrównana i każdy go stać na bardzo dobry wynik i widać, że fajnie to wygląda wszystko.